Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, godzina 9:00 i nie patrzcie na to, że 5 po, bo testowaliśmy waszą czujność. Godzina 9:00, a wtorek rano zaczynamy 208 Astro Kawę. Trzeba będzie jakąś denominację Astrokaw chyba, Dorian, zrobić, nie? Bo będziemy mówić jak w modzie na sukces. 1568 odcinek Astro Kawy. Także będzie można wtedy tego lektora, wiecie, wynająć, który czytał zawsze właśnie modę na sukces i to w sumie nie głupie by było. Ahoj z tym, witam bardzo serdecznie wszystkich po weekendzie, witam Mateusza Wielgosza, witam Łukasza Malidę, witam Margamela, czyżby to Gargamel się ukrył, Piotra, Michała Szmita, Szreda, Pana Apanazego, Wieczora, Soniaka, Sernika, wszystkich bardzo serdecznie witam, tych, którzy z nami na Astrokawach zazwyczaj są i tych, którzy do Astrokawy dołączyli. Z jakiegoś powodu Kurwinox nie świeci. Zaraz zobaczymy, o co chodzi. It's not alive. Z jakiegoś powodu. O, teraz świeci, proszę bardzo. Coś z kabelkiem było nie tak. W każdym razie dobrze, że zauważyłem. W każdym razie moda na Astrokawę, odcinek 2137. Dokładnie tak, Mistral Rasalom. Dokładnie właśnie w ten sposób to wygląda. Widzisz, żarty sobie stroisz i już się scenografia rozpada, więc ostrożnie, ostrożnie. Sebastian, dziękujemy serdecznie za super kartkę, nie wiem, super naklejkę, jak to nazwać. Bardzo miło nam jest. I bardzo nam miło jest oczywiście pozdrowić i powitać wszystkich was. Dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o różnych naprawdę rzeczach. Podsumujemy troszkę Nobla, tak na szybko, bo i tak odcinek na ten temat szykujemy, więc w przyszłym tygodniu będzie tak, żeby dobrze opisać to, za co te Noble były przyznane, bo i w chemii też zostały przyznane za no, coś, co jakby nie patrzeć bardzo mocno o fizykę, zakrawa, więc warto, myślę, o tym wszystkim tak porządnie opowiedzieć. A dzisiaj sobie tylko trochę to podsumujemy, natomiast głównym tematem będzie to, że Prada, znana wam stąd czy z inąd jako firma, która robi ubrania z segmentu ubrań luksusowych, robi drogie ubrania, robi ubrania z potencjalnie dobrych materiałów, nie wiem, nie posiadam nic od Prady, więc ciężko mi jest się wypowiedzieć, jak to z tą jakością jest. I okazuje się też, że będzie teraz robiła skafandry kosmiczne. To znaczy nie całe skafandry kosmiczne, ale części do skafandrów kosmicznych, ale o tym sobie za chwilkę też opowiemy, więc trochę się w dzisiejszej Astrokawie będzie działo. Będzie też nowa Urania, bo przyszła nowa Urania, więc będziemy ją sobie odpieczętowywać i będziemy sobie oglądać. Oraz, moi drodzy, to może zdradzę już na początku. Zdradzić już na początku, czy nie zdradzać jeszcze, jak myślisz? Zdradźmy, dobra. Dorian zadecydował, że zdradzamy, więc moi drodzy, napisałem książkę. To jest książka Astrofaza, jak przetrwać koniec świata. Jeżeli wczoraj oglądaliście odcinek na ten temat, czyli właśnie dokładnie o takim samym tytule, jak przetrwać koniec świata, to tam wyjaśniam, o co z tą książką chodzi. I w tym momencie ruszyła przedsprzedaż, ale o tym, czym ta książka jest, o tym, co znajdziecie w środku, jak ją zdobyć, opowiem troszeczkę później, więc to tylko taka mała zajaweczka na sam początek. Kolejny tytuł na kubkę wstydu. Gwarantuję ci, że jak zaczniesz czytać, to nie trafi na kubkę wstydu, bo zazwyczaj jest tak, że jak swoje rzeczy jakieś oglądam, to później mi się nie chce, na przykład, nie wiem, odcinka oglądać jeszcze raz, bo już jakby to wiem, a ją już przeczytałem chyba 3 razy, bo naprawdę wciąga, więc jest to chyba dobre tak naprawdę polecenie. Gruba bestia, książka, nie ty, Piotruś. Ja też, więc razem, wiesz, dopełniamy się, nie? Dziś rano obejrzałem, także jeszcze wychodzę z szoku. Proszę bardzo, no Mateusz, ty już jesteś po książce swojej, więc teraz czas na mnie. Tak to właśnie wygląda. Dobra, słuchajcie, zacznijmy sobie w takim razie od prasóweczki. I
co my tutaj mamy w tej naszej prasówce? Na stronie spacenews.com, gdzie możemy zapisać się na nasze biuletyny, a właściwie ich biuletyny, możemy przeczytać, że firma Axiom Space, czyli firma, która jest odpowiedzialna za dostarczenie skafandrów kosmicznych, księżycowych skafandrów kosmicznych do misji Artemis. Jak Artemis 3 będzie lądowała już na powierzchni Księżyca, no to właśnie te skafandry, w których ubrani będą astronauci i astronautki, którzy wyjdą na powierzchnię Księżyca, to będą skafandry firmy Axiom Space. I Axiom Space współpracuje z Pradą przy skafandrach kosmicznych programu Artemis. Axiom Space twierdzi, że Prada pomoże jej opracować skafandry kosmiczne, które będą nosić astronauci NASA podczas misji Artemis. Ja od razu sobie przypominam taki film krótkometrażowy, to były takie chyba reklamy Allegro, z tego co pamiętam, legendy polskie, i tam była legenda o Twardowskim, gdzie, kurczę, jak się ten aktor nazywał, ty pamiętasz, Dorian? Zawsze zapominam. Chyba tak, chyba Więckiewicz grał pana Tadeusza, który... Twardowskiego, kurczę, nie, pan Tadeusz na Księżycu, to by było coś. Twardowskiego na Księżycu, i tam przyleciała żona człowieka wargi, Michonne, która była diablicą, więc diabeł jest na Księżycu. A kto ubiera się u Prady, Dorian? Nie pamiętasz, kto się ubiera u Prady? Diabeł ubiera się u Prady, więc zobacz, to wszystko się łączy, nie? I słuchajcie, w taki sposób Dorian aż czołówkę pojechał. Włącz jeszcze raz czoło. Zniknie. I mikrofon mój. Także Dorianowi tak się spodobało, że aż, moi drodzy, czołówkę włączył. Diabeł ubiera się u Prady. Tak powstają teorie spiskowe, naprawdę. To jest może trochę śmieszne, ale generalnie chciałem wam pokazać, że i taki mechanizm mniej więcej stoi za wieloma różnymi teoriami spiskowymi. Ja nie mówię tutaj o analizach, które wydają się być nieoczywiste i które wydają się być, wiecie, jakieś takie spiskowe w swoim wydźwięku, ale o takich, no, kompletnych jakichś odczapy różnych dziwnych rzeczach, jak to, że gady rządzą światem i tak dalej. No mniej więcej właśnie tak to wygląda. Wiąże się jakieś niby powiązane ze sobą elementy i później wychodzi coś takiego. Więc diabeł ubiera się u Prady, na tym poprzestańmy. A ubierać się też będą u Prady na astronauci. Waszyngton. Axiom Space wybrała niekonwencjonalnego partnera do pomocy w opracowaniu skafandrów kosmicznych, które będą noszone przez kolejnych astronautów NASA chodzących po Księżycu, czyli Prada, Axiom Space i Prada. Włoski dom mody luksusowej ogłosiły 4 października, że będą współpracować nad skafandrami kosmicznymi, które Axiom opracowuje do wykorzystania w misjach Artemis, począwszy od Artemis 3 w 2025 roku. Axiom Space skorzysta z wiedzy Prady w zakresie towarów miękkich i innych technologii do pomocy przy garniturach. Więc garnitury astronautów też będzie szyła Prada prawdopodobnie, nie? Ktoś tam nawiązał do Hugo Bossa, no, jakby, tylko Hugo po prostu szył mundury, a tutaj jednak jest to troszeczkę bardziej skomplikowany i zaawansowany temat, jeżeli chodzi o skafandry kosmiczne. Ale słuchajcie, to może się wydawać śmieszne, pożartowaliśmy sobie z diabła, co się u Prady ubiera, natomiast nie bez powodu Prada została wybrana. To nie jest tak, że, nie wiem, dyrektor Axiom Space ubiera się u Prady, bo jest diabłem, i dlatego wybrał ten właśnie dom mody, tylko Prada, okazuje się, ma bardzo duże doświadczenie w takim materiałoznawstwie, ale jeżeli chodzi o materiały miękkie, czyli właśnie o tkaniny, o tekstylia, bym powiedział chyba w ten sposób szerzej, bo to nie tylko tkaniny są. No i co? I będą oni produkowali taką zewnętrzną warstwę do tych skafandrów, która będzie musiała być zarówno miękka, zarówno elastyczna bardzo. I to jest jakby kluczowe tutaj, bo te skafandry muszą być, no jednak to nie mogą być takie skafandry jak te pierwsze lunarne skafandry, które bardzo krępowały ruch. One muszą być jak najbardziej plastyczne, jak najbardziej ergonomiczne, i do tego też potrzeba nowych materiałów. Materiałów, które będą wytrzymałe, po pierwsze, bo mamy promieniowanie kosmiczne, bo mamy uderzenia mikrometeoroidów, chociaż tam oczywiście te warstwy niżej kewlarowe będą też odpowiedzialne za wychwytywanie jakiegoś takiego drobnego pyłu rozpędzonego, ale też ten pył księżycowy, który jest, po pierwsze, elektrostatyczny bardzo i się przyczepia do wszystkiego, a po drugie jest bardzo
ostry i twardy, więc niszczył tak naprawdę skafandry astronautów, którzy w programach Apollo latali na powierzchnię Księżyca. One były poprzecierane na wierzchu. Te włókna, które się tam znajdowały, były kompletnie, wiecie, takie zmecholone od razu po pracy na zewnątrz Księżyca, a tutaj jednak chcemy zostać na dłużej na Księżycu, więc dłużej będziemy przebywać też na tych spacerach kosmicznych i do tego potrzeba odpowiednich materiałów. I okazuje się, że Prada ma już w tym temacie doświadczenie. Chociażby na przykład szyła żagle do American Cup, to są takie zawody, regaty, gdzie właśnie żaglówki, nie wiem, katamarany chyba też pewnie ścigają się po akwenach. I potrzeba było mocnych, bardzo mocnych, a jednocześnie też elastycznych właśnie żagli, które wytrzymywałyby olbrzymie naprężenia, te podmuchy wiatru. I też to, że dużo tej masy powietrza wypełniało takie olbrzymie żagle, więc Prada ma doświadczenie już właśnie w takich materiałach i to z tego powodu została wybrana też właśnie do tego programu. Coś się popsuło. Pan Tadeusz Twardowski, dokładnie. Więckiewicz. Hermiona Emma... Watson jest twarzą Prady. Ciekawe będzie prezentować skafander. No właśnie, pytanie, nie? Czy zrobią jakieś nawiązanie, jakiś taki, powiedziałbym, kolab między kosmosem a Pradą i Harrym Potterem. To by było coś. Chociaż myślę, że Emma Watson to już tak chce zostawić za sobą bardzo tego Harry'ego Pottera. Nie wiem, czy się zetknąłeś z takimi informacjami, Dorian? No właśnie tak, więc raczej nie sądzę, żeby zgodziła się wziąć różdżkę znowu w dłoń i wyczarować na przykład skafandry, co byłoby ciekawe i na pewno rozniosłoby się po necie, ale pewnie niekoniecznie. Lektorem mody na sukces jest Stanisław Olejniczak, więc pana Stanisława Olejniczaka można by było kiedyś wynająć, jeżeli oczywiście świadczy takie usługi do przeczytania czegoś do astrokawy. Okej, chociaż nie wydaje się oczywiste, jakie są technologiczne powody współpracy z taką firmą jak Prada, przyznał w wywiadzie Michael Suffredini, dyrektor naczelny Axiom Space, to coś więcej niż tylko firma modowa. There's more than meet the eye, czyli mamy znowu transformery, nie? Jeszcze one w tej teorii spiskowej naszej tutaj się gdzieś dobijają od spodu. W kulturze firmy osadzonych jest znacznie więcej niż tylko moda, powiedział w wywiadzie też Lorenzo Bertelli. To mi już zaczyna ten wywiad, gdzie ci wszyscy ludzie powtarzają dokładnie to samo, to przypominają mi te przeróbki AI z innym domem mody, z Balenciagą, gdzie też te postaci mówią, rzucają jakimiś hasłami. Tu widziałeś to, nie? Tak, co jakiś czas. Pojawiają się takie i pojawiają się też takie w kontekście kosmicznym, więc warto sobie wyszukać. Także tak, jeden dyrektor mówi, że jest coś więcej w firmie Prada niż tylko moda i drugi dyrektor do spraw marketingu mówi, że jest coś więcej w Pradzie niż tylko moda. Wskazał na specjalistyczną wiedzę firmy w zakresie materiałów kompozytowych, która sięga lat 90. XX wieku, kiedy to założyła drużynę żeglarską Luna Rossa, która miała rywalizować o Puchar Ameryki, czyli właśnie America Cup. Prada będzie pomagać firmie Axiom w pracach nad zewnętrzną warstwą skafandra kosmicznego, która ma chronić wewnętrzne warstwy skafandra przed środowiskiem kosmicznym, w tym pyłem księżycowym, nie utrudniając jego mobilności. Jeśli chodzi o stronę projektową tego elementu, ma to duży sens, ponieważ Prada ma duże doświadczenie w projektowaniu, wyglądzie i dotyku i jest w niej coś więcej niż tylko moda, powiedział Suffredini. Co ważniejsze, należy również spróbować pokonać wyzwania technologiczne. No to już takie typowe marketingowe bla bla bla. Uważam, że ten garnitur, oczywiście tutaj się śmieje, to nie chodzi o żadne garnitury, tylko to jest przetłumaczone suit z angielskiego, a chodzi oczywiście o skafandry kosmiczne. Uważam, że ten skafander kosmiczny doskonale reprezentuje coś, do czego potrzebne jest całościowe, holistyczne podejście, powiedziała Bertelli. Mamy dużą wiedzę, jak łączyć ze sobą tkaniny, aby zapewnić lepszą mobilność. Suffredini powiedział też, że jest zainteresowany wykorzystaniem specjalistycznej wiedzy Prady w zakresie kompozytów. Stwierdził, że użycie kompozytów w częściach tułowia i spodniach skafandra może sprawić, że skafander będzie lżejszy. Kiedy lecisz w kosmos, najważniejsza jest masa, więc może to być dla nas ogromna zaleta. A poza tym, Prada to coś więcej niż tylko moda, powiedział Suffredini. Księżyc ubiera się u Prady i to jest tytuł następnego filmu, który będzie można tutaj gdzieś wrzucić.
Moja ulubiona przeróbka z serii AI i domów mody to gamingowe kible Lamborghini. Lamborghini Gaming Toilet. Expect Unexpected. Dokładnie. Strzała kosmici. Witam Bartek, ciebie bardzo serdecznie. Jak widzicie, no, nasz program poranny i wieczorny, bo też jedna astrokawa teraz testowo będzie wieczorami, więc w czwartek zapraszamy o 18:00. To taki luźny program, więc możemy się tu trochę pośmiać i o to chodzi, żeby właśnie też miło zacząć ten dzień albo miło wejść sobie w wieczór w czwartek. Więc tak, powiedział, że słyszał o wiedzy technologicznej Prady podczas pobytu we Włoszech w związku z innymi interesami dla Axiom Space. Bertelli powiedział, że mniej więcej w tym czasie Prada zastanawiała się, jak wykorzystać swoją wiedzę techniczną w innych dziedzinach. Wiecie, to jest bardzo fajne, bo jakby technologie kosmiczne będą się teraz rozwijać. W ogóle, jeżeli chodzi o wyścig kosmiczny, to on się będzie na wielu, wielu płaszczyznach tak naprawdę odbywał teraz i nie tylko będzie to po prostu lot w przestrzeń kosmiczną, ale właśnie między innymi też różnego rodzaju firmy mogą w taki nieoczywisty z pozoru sposób zacząć działać w tym przemyśle kosmicznym. No i tutaj mamy taki przykład właśnie. Prada jak najbardziej pięknie się w to wpisała. Czy ktoś z naszych widzów ubiera się u Prady? Bo jestem zainteresowany jakością tych tkanin. Czy to faktycznie czuć, że to nie jest jakaś Zara, czy prawda, zupełnie co innego. Czy są jakieś dane generalnie, jak drogie są takie skafandry? Wiesz, to miliony dolarów, bo one są szyte też pod każdego astronautę z osobna, więc nie są dość uniwersalne. Muszą być jak najbardziej dopasowane właśnie, żeby tę niewygodę zlikwidować podczas takiego właśnie spaceru kosmicznego, który może trwać przecież wiele godzin. Za wysokie progi, pisze Rabbit Transit. Wiesz co, zdziwiłbyś się. Wiele osób, które oglądają astrofazę, prowadzi na przykład duże firmy, co wiem. Gdzieś tam wysokie eksponowane stanowiska w IT prowadzi i tak dalej, więc finansowo myślę, że mogliby sobie spokojnie pozwolić na ciuchy z Prady. Pytanie tylko, czy noszą, nie? W sensie dla jednych będzie to pewnie bardzo jakieś takie... Znowu słowa zapomniałem, muszę chyba więcej kawy pić z rana. Pretensjonalne, o tego słowa szukałem. Inni stwierdzą, że coś w tym jest, że jest w tym więcej niż tylko moda, także wiesz. A ty, Dorian, co myślisz? W Pradzie jest coś więcej niż moda, czy tylko moda? Dla mnie tylko moda, ale są różne rzeczy. No widzisz, nie jesteś jak Bertelli, nie widzisz tej okazji, która tutaj się pojawiła tak naprawdę. Chodzę w dziurawych szmatach, bo nie poszedłem razem ze społeczeństwem, aczkolwiek dziurawego skafandra to bym nie chciał. No widzisz, jakby można być poza społeczną dogmą, to jest nawet czasem fajne, ale nie w przypadku skafandrów kosmicznych, to by się nie udało. Patrzcie, jakie mam zajebiste łaty, nie? Na łokciach porobione, bardzo hipsterski skafander. Elona będzie na to stać. Dobra, słuchajcie, no nie wiem, majtki z Prady, może są tańsze, nie mam pojęcia, może ktoś ma, pytam, jestem ciekawy świata. Dobra, naprawdę bardzo szybko się zrozumieliśmy i myślę, że to, co robimy, przyniesie korzyści nam obojgu, znaczy w sensie obydwu firmom, powiedział Bertelli. Jestem pewien, że w przyszłości będziemy mieli większe projekty, nad którymi będziemy mogli wspólnie pracować. Znaczy to prawda, no jeżeli Prada gdzieś tam swoje materiały też opracowuje, szyje i tak dalej, na zlecenie oczywiście gdzieś indziej, no to prawda jest taka, że będzie potrzeba też więcej materiałów, na przykład jakieś osłonowe materiały do różnych urządzeń. Tu sobie mogę wyobrazić, że też potrzebujemy do jakichś manipulatorów takie rękawy, które zasłaniałyby te wrażliwe elementy, jakieś łożyska, jakieś miejsca, gdzie aż UFO niemieckie spadło, jakieś miejsca, gdzie mógłby dostawać się ten pył kosmiczny, a jednocześnie właśnie musiałyby być odpowiednio giętkie i wytrzymałe, żeby się nie przedzierały co chwila, więc myślę, że dużo więcej zastosowań niż tylko skafandry dla Prady, która jest czymś więcej niż tylko moda, jak już ustaliliśmy, może w przestrzeni kosmicznej się znaleźć. Na razie jednak skupiamy się na skafandrze kosmicznym. Najważniejszą rzeczą, którą codziennie powtarzam mojemu zespołowi, jest to, że ustalamy harmonogram. Ustalimy harmonogram. Mamy zamiar zbudować garnitur. Mamy zamiar zbudować ten skafander kosmiczny. To będzie fantastyczny skafander, ale zbudujemy go na czas, powiedziała Suffredini.
Czyli co, codziennie rano przychodzi i po prostu mówi w zawoalowany sposób, że mają się wziąć do roboty. Chyba to jest, to tak możemy sobie przetłumaczyć z włoskiego na polski. Kombinezon ten jest opracowany dla NASA w ramach zamówienia o wartości 228,5 miliona dolarów przyznanego we wrześniu 2022 roku w ramach programu Exploration Extravehicular Activity Services, w ramach którego NASA zakupi skafandry kosmiczne zarówno na potrzeby misji Artemis, jak i Międzynarodowej Stacji Kosmicznej w ramach usług. Tak, no coraz więcej prywatnych firm będzie działało w ten sposób w przestrzeni kosmicznej, o czym już mówiłem. I NASA, oczywiście to nie jest tak, że ten skafander tyle kosztuje, czy że wszystkie tyle kosztują, tam jeszcze były pieniądze na to, żeby stworzyć i opracować ten skafander, więc taki skafander, nie wiem, kosztuje kilkanaście milionów dolarów, coś takiego, ale cholera wie, za ile Axiom sobie to wyceni, a już tym bardziej, jak będzie to skafander z metką Prady, to może trochę przekroczyć budżet. Pytanie brzmi, jak będzie wyglądał skafander z warstwą zewnętrzną opracowaną we współpracy z Pradą. Firmy opublikowały tylko jakieś tam podglądy takie. Bertelli powiedział, że podczas projektowania tej warstwy zewnętrznej nacisk zostanie położony na jej funkcjonalność, ale są obszary, w których czujesz, że będzie trochę miejsce na kreatywność, dodał. Jakieś bufiaste takie ramiona, wiesz, tego typu dziwne rzeczy, które były w tych filmach. Także tak sobie to wyobrażam. No dobra, słuchajcie, więc Prada. NASA przyznaje Axiomowi i Collinsowi zamówienie na zadanie crossover w skafandrze z kosmicznym. Tutaj jest takie zdjęcie, które pokazuje mniej więcej, jak te skafandry kosmiczne mogą wyglądać. Z logo Axiom Space się tutaj znajduje. Aczkolwiek ostatecznie będą białe, nie? Znaczy to do prezentacyjnych tych celów były właśnie takie czarne, żeby były jakieś takie fajne, inne niż zazwyczaj się nam w głowach gdzieś utrwalił taki obraz białego skafandra, ale chodzi o kwestię regulacji temperatury, że łatwiej będzie to osiągnąć białą tkaniną na zewnątrz, więc raczej będą białe. No właśnie, i co wy o tym myślicie? Marek Bronowicki właśnie się pojawił, spóźniony to od razu do tablicy. Co myślisz o tym? Mam do ciebie dwa pytania. Po pierwsze, czy Prada zaprezentuje coś ciekawego w kolekcji księżycowej 2025? Oraz drugie pytanie, zasadnicze pytanie, czy Prada jest czymś więcej niż tylko modą? I myślę, że to jest dobre pytanie na dzisiejszą ankietę, którą w tym momencie właśnie będę publikował. Albo wiesz co, Dorian, ty opublikuj, chyba możesz tam też dodać. Na dole jest, wiesz co, jak sobie klikniesz taki plusik pod czatem, to będziesz mógł tam opublikować. Czy Prada to coś więcej niż tylko moda i będziemy mieli odpowiedzi? Spóźniony, niewyspany z katarem, więc walczę dumnie o życie, ale już jestem. Słuchaj, wierzymy w ciebie, że przeżyjesz to wszystko. Za 280 euro to byś sobie zakupił zwyczajnych skarpet na całe życie, czyli dożywotni zapas skarpet. W różnych teleturniejach były zawsze dożywotnie zapasy czegoś tam, różnych tam elementów. Także, znaczy elementów, różnych produktów, nie wiem, dożywotni zapas kawy. Ja powiem wam tak, żaden program nie byłby w stanie nam zapewnić tutaj w studio dożywotniego zapasu kawy. Więc nie. Bartłomiej, dziękuję serdecznie za super czata, którego nam wysłałeś. Nie wiem, co ja z tym mogę zrobić, ale coś się pojawiło, więc fajnie. Dziękujemy serdecznie. Znając życie, to Prada odwali takie skafandry, że astronauci będą się wstydzili wychodzić w nich na spacery kosmiczne. Tak, dobrze, że nie Balenciaga. Ale myślę, że ten, nie wiem, czy też zwróciłeś na to, Dorian, uwagę, natomiast jeżeli chodzi o Balenciagę, to ona często pojawia się na torsach różnych gangsterów, nie? No, w ten, jak to się nazywa, Słowik swego czasu w Balenciadze, jak tam miał taki epizod z Marcinem Najmanem, który go chciał wypromować chyba po latach na włodarza jakiejś gali MMA, miał właśnie na sobie Balenciagę. Widziałem kilku takich raperów gangsta też, że właśnie, że nosili Balenciagę i tak jakoś mam wrażenie, że się lubują chyba w tej marce z jakiegoś powodu. Nie to, że Balenciaga szyje dla gangsterów, tylko po prostu z jakiegoś powodu musi być tam modna w tych rewirach i w tym półświatku. Więc zastanawiam się właśnie, czy na przykład Prada będzie czymś takim, co astronauci będą później nosić. No jednak zarabiają całkiem spoko pieniądze, zegarki mają całkiem ciekawe najczęściej, więc może i wiecie, jakaś linia taka dla astronautów.
Hugo Boss robił projektów mundurów, to czemu Prada może ładnie wyglądające skafandry? Jasne, że tak. Jakby ja się zgadzam, tak jakby serio tutaj mówiąc, no to jakkolwiek nie ma za co chwalić tej plamy na honorze narodu niemieckiego, który w czasie II wojny światowej i przed w postaci NSDAP się objawił, to jednak mundury, jak się tak patrzy na te kroje wszystkie, to mieli chyba najładniejsze mimo wszystko, więc widać było, że Hugo Boss zrobił swoją robotę. Może i źli, ale ładnie się ubierali. Jeszcze raz? Może i źli, ale ładnie się ubierali. Dokładnie. Natomiast co absolutnie ich w żaden sposób nie usprawiedliwia, ani nawet nie wybiela w żaden sposób. Natomiast prawda jest taka, zwłaszcza tych czarnych skafandrów SS, więc jakby tutaj tym bardziej. Natomiast myślę, że tutaj tak samo Prada może, jeżeli faktycznie dostanie jakiś tam zakres czegoś, co będzie mogła sobie kreatywnie wykorzystać, to się postara. Tylko ja nie wierzę w to, żeby tam było miejsce na kreatywność za bardzo, no bo zauważ, że skafander kosmiczny to jest tak naprawdę pojazd kosmiczny, to nie jest strój. Jeżeli oni by mieli szyć stroje takie, w których możemy sobie tam, nie wiem, śmigać w środku habitatu jakieś skafandry takie do użytku wewnętrznego, to tak, to tam mogliby sobie, nie wiem, ponaszywać różnych rzeczy, porobić. Natomiast tutaj nie chcę odbierać kreatywności kreatywnym właśnie osobom z domu mody Prada, ale wydaje mi się, że nie będzie zbyt dużo miejsca na taką kreatywność, bo to jest po prostu skafander kosmiczny, to jest pojazd kosmiczny, on ma być jak najbardziej użyteczny, a nie modny, ładny, czy wiecie, czy ma robić efekt wow, więc zastanawiam się, no co mogliby zrobić, nie wiem, ponaszywać dodatkowe jakieś elementy, żeby tu trójkącik był, tam kwadracik, tu prawda jakiś sześcianik, jakiś sześciokąt i tak dalej, no też nie bardzo, bo znowu grubsza wtedy staje się ta warstwa i mniej elastyczny staje się taki skafander, więc zobaczymy, ale podejrzewam, że jakoś tam mocno nie będzie się to różniło i bardziej chodzi tutaj jednak mimo wszystko o te aspekty parametrów tych tkanin, które Prada ma być może opatentowane, być może ma u siebie i stąd ta decyzja, żeby zacząć współpracę z taką firmą, już abstrahując i mówiąc na poważnie zupełnie i odsuwając ten cały marketingową mgłę wojny, to może to wręcz właśnie o jakieś patenty tutaj chodzić i o to, że Prada ma akurat takie tkaniny, które są potrzebne w ten czy inny sposób właśnie Axiomowi. Trochę cekinów dostrzeją i będzie modnie, no nie? A jak te cekiny gdzieś tam wpadną i coś zblokują, no nie, to nie sądzę, żeby to się zdarzyło. Czy Bytom i Wistula nie próbowali zaproponować swoich projektów? Tego nie wiem. Tak, groźnie w kosmosie możemy wyglądać. Ciekawe, czy na Księżycu chińscy astronauci będą nosili podróbki Prady. To też jest dosyć ciekawe. Tak, wieczór, tu się zgadzam, że w inżynierii jest mnóstwo miejsca na styl i jest na bezguście, więc jakby tu ewentualnie opatruję jakiegoś tam tego elementu designerskiego, tylko wiesz, z drugiej strony oni się mają zająć tą wierzchnią warstwą, tylko gdyby oni mieli cały skafander zaplanować, to może wiesz, jakiś odpowiedni kolor anodyzowanego tego aluminium czy tytanu jakiegoś powlekanego, z którego będą te elementy skafandra, gdzieś tam łączniki i tak dalej, można by było się pobawić. Natomiast myślę, że na to wpływu mieć nie będą, tylko raczej właśnie na tą wierzchnią tkaninę, zewnętrzną tkaninę, więc no zobaczymy. Jak to się mówi, skoro diabeł się ubierał Prady, to coś w tym musi być, więc astronauci teraz będą się też ubierać o Prady. Wiecie co, słuchajcie, no to był taki slogan, który powstał, wiecie, żeby pokazać, że no, ta marka to jest coś takiego niesamowitego w czasach, gdzie jeszcze może ten diabeł jakoś bardziej się panoszył w naszej codzienności. Mówię tutaj o kulturowym podejściu. Teraz kosmos jest bardzo popularny, coraz bardziej popularny. Będziemy robić coraz ciekawsze rzeczy w tej przestrzeni kosmicznej, więc może właśnie astronauci ubierają się u Prady. To będzie nowy slogan, odpowiedni na XXI wiek. Skafander w pepitkę, dokładnie. Dlaczego ten pył jest takim problemem i jak wypadały skafandry Apollo? Wiesz co, ja spróbuję znaleźć może microscopic view. Teraz coś poszukam. Lunar dust. To ci pokażę zaraz dokładnie dlaczego. O, mamy jakieś takie nawet obrazy. Jakbyśmy sobie odpalili.
To jak sobie pod mikroskopem zobaczymy taki pył kosmiczny z Księżyca, to zobacz, jakie on ma brzegi ostre, nie? Zwłaszcza tutaj na przykład to widzimy. Jakie ostre brzegi ma ten kosmiczny pył. I to jest bardzo drobne, to są, wiesz, jakieś... To jest dosłownie taki pył, natomiast on się osadza na skafandrach i jak zaczynasz ruszać tym skafandrem, wiesz, no jakby wszystko się o siebie obciera, no nie? I normalnie nie ma z tym problemu, bo tkanina ma swoją wytrzymałość na ścieralność, na ścieranie. Jak, nie wiem, będę koszulką o koszulkę robił, to ona się w końcu zmecholi, wiesz, a jak będę to robił odpowiednio długo, to się w końcu przetrze. Natomiast jakbym tutaj nasypał jakiejś warstwy ściernej, to to by się zadziało dużo szybciej. I dokładnie to się działo ze skafandrami kosmicznymi w programie Apollo. Bardzo szybko dochodziło do degradacji tej wierzchniej warstwy. No a poza tym ten pył był wszędzie, oni też nie mieli śluzy, tylko jakby dekompresja następowała wnętrza tego lądownika. Oni wychodzili na zewnątrz, potem wchodzili do tego lądownika, napompowywali tego powietrza z powrotem. I mieli też problem z tym, że wdychali po prostu ten kosmiczny pył, więc to nie jest takie fajne. No jak szkło stłuczone dosłownie. Skafander w pepitkę jak koszula Rickiego w Chłopakach z baraków, okej. Dobra, słuchajcie, to lecimy sobie dalej. Lecimy sobie dalej, mały break i lecimy z kolejnym newsem. Pierwsza w historii firma została ukarana za zaśmiecanie kosmosu, mówi dziennik Gazeta Prawna, moi drodzy. 3 października 2023 roku się ten artykuł ukazał. Opracował Adrian Borek. Władze USA po raz pierwszy w historii nałożyły grzywnę na firmę, która zostawiła starego satelitę na orbicie okołoziemskiej. Federalna Komisja Łączności, w skrócie FCC, ukarała Dish Network grzywną w wysokości 150 tysięcy dolarów, poinformował we wtorek portal BBC. Zdaniem komisji, wystrzelony w 2002 roku i należący do Dish Network satelita stanowi potencjalne zagrożenie dla innych obiektów krążących wokół Ziemi. Ukarana firma przyjęła grzywnę i zgodziła się na wdrożenie planu uzgodnionego z FCC. Kosmiczne śmieci to stare satelity, to oczywiście wiemy, im więcej rzeczy krąży. Czy mamy jakieś jeszcze tutaj newsy? Niekoniecznie. W miarę jak operacje satelitarne stają się coraz bardziej powszechne, a gospodarka kosmiczna przyspiesza, musimy mieć pewność, że operatorzy przestrzegają swoich zobowiązań, powiedział szef Biura Egzekwowania Przepisów FCC, Loyan Eagle. Jego zdaniem zawarta z firmą ugoda dowodzi, że FCC ma szerokie uprawnienia i możliwości egzekwowania niezwykle ważnych przepisów dotyczących kosmicznych śmieci, czyli mówiąc po ludzku, jak będziecie śmiecić w przestrzeni kosmicznej, to FCC was dojedzie. I to jest przekaz tego dnia. Boisz się FCC, Dorian? Bardzo. No właśnie, więc jak widzicie, FCC jest bardzo skuteczna. Nawet Dorian się przestraszył, mimo że nie wypuszcza żadnych satelitów w przestrzeń kosmiczną, ale trzeba tutaj tego pilnować. No, to jest oczywiście problem i będzie coraz większy problem, im więcej tych różnych kosmicznych urządzeń będzie przybywało, więc duży nacisk musi być na to, żeby zwyczajnie nie zabrudzić tej orbity aż tak bardzo takimi nieużywanymi satelitami. Bo po pierwsze musi być miejsce dla tych, które mogą coś zdziałać jeszcze, a po drugie no to są zagrożeniem dla różnych misji kosmicznych. Ja myślę, że tutaj jeszcze nie jest wszystko w tym artykule zawarte, bo z całą pewnością Loyan Eagle dodał na końcu jeszcze, że operatorzy przestrzegają swoich zobowiązań, a Prada to coś więcej niż tylko moda. Więc o tym musimy też pamiętać. Dziwne pytanie. Gdyby Księżyc miał atmosferę taką jak Ziemia, jaką miałby temperaturę powierzchni? Wiesz co, wydaje mi się, że podobną do ziemskiej chyba. Jest mniejszy też, nie? Jakby nie patrzeć, więc nie wiem, jak tam wyglądałaby to mieszanie się tych frontów atmosferycznych i tak dalej, ale jest, wiesz, w tej samej odległości, więc energii słonecznej do niego dociera tyle, co na Ziemi. No może byłoby cieplej też, no bo to jest pustynia, jakby tam zalesić, zawodnić, gdyby były wody. To wszystko ma wpływ oczywiście na ostateczną temperaturę powierzchni, ale myślę, że chyba nie byłaby jakaś aż tak drakońsko wielka. Cholera wie tak naprawdę, nie? Wiesz, to wszystko zależy tak naprawdę od tego, co się znajduje na tej powierzchni jeszcze, nie? Jaka ona jest, jakie ma albedo dane ciało niebieskie. Ale pewnie można by to było wyliczyć. Może, wiesz co, jest to taki program, nie Space Engine, tylko... jak on się nazywał, ten drugi? Już dawno go nie odpalałem. Universe Sandbox się nazywa, 2.
i tam możesz sobie robić eksperymenty. Na przykład dodać atmosferę do Księżyca i zobaczyć wtedy, co przekalkuluje ten program, no bo na to są wzory, więc generalnie można by to było sobie przekalkulować. Więc teoretycznie energii dociera tyle samo praktycznie, co do Ziemi. Może tam troszkę więcej, natomiast, znaczy w pewnym momencie, bo czasami troszkę mniej, jak jest z drugiej strony Księżyc. Ale właśnie to, co się znajduje na powierzchni, też będzie kształtowało ostatecznie, jaka będzie temperatura na danym ciele niebieskim. No i oczywiście też skład atmosfery ma duże znaczenie. Im więcej będzie jakichś gazów cieplarnianych, które będą utrzymywać tę temperaturę przy powierzchni i ona będzie się od atmosfery de facto odbijać i zostanie uwięziona ta energia po prostu na takim ciele niebieskim, no to też będzie się nagrzewało dużo bardziej. Kiedyś słyszałem teorię, że jesteśmy na granicy tego, ile śmieci jest na orbicie i że jeszcze trochę i będziemy mieć osłonę, przed którą trudno będzie się przebić dalej. Czy według Was to prawda? Wiesz, to myślę, że jeszcze nie. To, wiesz, to też nie jest tak, że tego szmelcu tam krąży tak dużo, że nie jesteś w stanie przelecieć, nie? Jakby musimy pamiętać, że z każdym kilometrem ta powierzchnia sfery, która rośnie dookoła Ziemi, jest dużo większa, a te satelity nie są zbyt duże. One, prawda, poruszają się z olbrzymią prędkością, ale też powiedzmy tam, nie wiem, na tych orbitach takich użytkowych, tak jak ISS na przykład jest, czyli tych 400, 500, 600 km to jest około 90 minut na okrążenie Ziemi, także też jest całkiem sporo czasu, żeby sobie przelecieć gdzieś tam pomiędzy takimi lecącymi obiektami, a my wszystkie te satelity śledzimy, znaczy odpowiednie służby wszystkie te satelity śledzą, więc nie jest też tak, że jest jak na strzelnicy zupełnie, że nie wiadomo właściwie, czy coś nas gdzieś tam nie uderzy. Ej, 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 dlaczego tak mało łapek? I to jest słuszna uwaga, łapki w górę, moi drodzy, żeby wszyscy wiedzieli, że Astrokawa na głównym kanale teraz się odbywa. Teraz Prada, potem Dior i to będzie dopiero kosmiczna moda. A jakie będą wybiegi na Ziemi, to będzie dopiero coś. Powiem Wam, że grałem teraz w Cyberpunka, ten dodatek nowy, który wyszedł. I tam, a propos mody, a propos kultury, sztuki, że tak powiem, jest w pewnym momencie podczas jednej z misji koncert. Koncert takiej tam gwiazdy, która jest właśnie w tym świecie w loże Cyberpunka. Zapomniałem, jak się nazywa teraz. W każdym razie pod głos pod nią podkłada i tak naprawdę jakby skanowana chyba też była Grimes, czyli ta piosenkarka była partnerka Ilona Muska. Grimes czy Grimes? No chyba Grimes, nie, skoro jest z zagranicy. Nie wiem, nie słucham, nie jestem fanem, więc poznałem ją dopiero w momencie, kiedy została partnerką Ilona Muska, mimo że jest dość popularną piosenkarką, ale do czego zmierzam? W każdym razie tam jest taki show i jeżeli będziecie grali w Cyberpunka, to polecam zostać do końca, nie? Jest niesamowicie zrobiony i właściwie twórcy z CD Projekt Red zrobili to, co ja sobie wyobrażałem właśnie, jeżeli chodzi o takie przedstawienia przyszłości, koncerty przyszłości. Tam mamy wszystko, hologramy, interakcje między tymi hologramami, a właśnie tą wykonawczynią, tą piosenkarką, jakieś lewitacje magnetyczne, no cudawianki się tam odbywają i wyglądało to naprawdę przepięknie. Aż tak się stanąłem, przystanąłem w jednym miejscu przy scenie i obserwowałem ten cały show, więc właśnie jak najbardziej ten wpływ przestrzeni kosmicznej, eksploracji przestrzeni kosmicznej, tych technologii kosmicznych też będzie odciskał piętno na kulturze, sztuce, no i modzie, jakby nie patrzeć, która też jest jakimś przejawem tego tutaj na Ziemi. Bez spoilerów. Nic nie spoiluję, to jest żaden spoiler, mój drogi. Jakby w momencie, kiedy tę misję weźmiesz, to już będziesz wiedział, że jest koncert. Tak, koncert był fajny, widzę, że ktoś tutaj już oglądał. Lizzy Weezy, dokładnie, tak się nazywa ta piosenkarka. To jest taki z pełną, jak ona się nazywa, z pełną modyfikacją ciała, taka piosenkarka ze srebrną skórą. To możecie kojarzyć z jakichś materiałów takich promocyjnych gry. Czy mówimy o dodatku? Tak, mówimy o dodatku do Cyberpunka w tym momencie. Dobra. Lećmy sobie dalej z kolejnym newsem. Wskazówki dotyczące metalicznej natury asteroidy Psyche znalezione w danych SOFIA. SOFIA to był ten taki teleskop zamontowany na pokładzie Boeinga, który sobie latał na pewnej wysokości, tam kilkunastu kilometrów, po to, żeby wyjść wyżej w atmosferę, żeby było mniej atmosfery, żeby nie blokowała aż tak bardzo promieniowania podczerwonego na pewnych tam zakresach długości fal, bo z tym jest problem i właśnie
na Ziemi nie jesteśmy w stanie obserwować, dlatego właśnie teleskop, kosmiczny teleskop Jamesa Webba ma taką przewagę nad tymi obserwatoriami podczerwonymi na Ziemi, bo jest w przestrzeni kosmicznej i nie ma atmosfery, a konkretnie pary wodnej tam, która by przesłaniała i pochłaniała to promieniowanie podczerwone. Więc, kiedy asteroida Psyche zostanie po raz pierwszy zbliżona, kiedy zbliży się do niej po raz pierwszy sonda kosmiczna NASA, naukowcy stawiają hipotezę, że znajdą asteroidę bogatą w metale. Może to być część lub całość bogatego w żelazo wnętrza planety Zymala. No, bo Psyche to jest taki planetozymal pewnie, czyli coś takiego, co mogło stać się kiedyś planetą, ale za mało materiału zebrało, żeby się nią stać. Która została pozbawiona zewnętrznej skali z tej strony NASA. Oni piszą w jakiś dziwny sposób taki, te artykuły, że po angielsku one brzmią spoko, ale jak się tłumaczy to tłumaczem na polski, to niestety to potem brzmi bardzo źle. Nowe badania prowadzone przez naukowców z Centrum Badawczego Ames w NASA w Dolinie Krzemowej w Kalifornii sugerują, że właśnie to odkryje misja agencji, misja Psyche. Zespół kierowany przez Anishe Arredondo, pierwszą autorkę artykułu i badaczkę ze stopniem doktora w Southwest Research Institute w San Antonio w Teksasie oraz Maggie McAdam, należącego do NASA Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy, czyli właśnie SOFIA wspomnianego. Po raz pierwszy SOFIA, tutaj o SOFI to już Wam mówiłem. Warto zauważyć, że zespół nie zaobserwował cech widmowych zwanej płaskowyżem. Wiecie co, muszę przełączyć się na angielski. Bardzo mi przykro, ja nie rozumiem po prostu, co on tutaj poprzetłumaczył. Okej, okay, więc zespół obserwował spektroskopiczne dane tak naprawdę, które zebrali z obserwacji tejże planetoidy. I zaraz sobie przeczytam, o co chodzi. No dobra, znaczy by nie było takich właśnie spajków, takich pików w tym paśmie, które sobie tam odbierali, ale zastanawiam się, co to oznacza, dlaczego to jest ważne. Okej. Dobra, już rozumiem, o co chodzi. Więc zespół nie zaobserwował też takich pewnych zmian w tym spektrum, które sugerowałoby, że powierzchnia asteroidy jest fluffy, jak tutaj mówią, czyli taka puszysta, a chodzi o to, że nie jest po prostu rozdrobniona, że jest to bardziej faktycznie jakiś zwarty, lity kamulec bogaty w różne metaliczne pierwiastki. I to zaobserwowano właśnie za pomocą tego obserwatorium SOFIA i sugerują właśnie w tym swoim dokumencie, w tym swoim badaniu ci nasi naukowcy, że dokładnie właśnie coś takiego zaobserwuje sonda Psyche, która będzie badała asteroidę Psyche, kiedy już tam doleci, i że faktycznie potwierdzi, że mamy do czynienia z no właściwie taką bryłą metali różnych, która sobie w przestrzeni kosmicznej lata. A asteroida Psyche jest, można powiedzieć, takim konikiem, jeżeli chodzi o kosmiczne górnictwo, bo już tam była przeliczana na różne kwadryliardy dolarów, ile jest warte to wszystko, to całe bogactwo, które się tam znajduje. Zwłaszcza, że dostęp do niego jest dość prosty, no, jeżeli by się udało oczywiście polecieć tam i zamontować jakąś taką, nazwijmy to, koparkę kosmiczną, która by tam ten urobek wydobywała z takiego obiektu. No bo gdzie nie zagłębimy się, to właściwie jakieś metale ziem rzadkich moglibyśmy napotkać, czy też ich rudy, więc to jest jakiś taki kolejny kamyczek do tego, żeby się pokazać też przy okazji tej startującej już niedługo, miejmy nadzieję, misji do tej bardzo drogiej, przynajmniej w przypuszczeniach, asteroidy. To dlatego, że translator Google miał 3+ z angielskiego, na to wychodzi. Jestem rozczarowany wynikami ankiety. Tyle ludzi podjęło wysiłek, żeby wyjaśnić, że Prada to nie tylko moda, a do Was nie dotarło. Zaraz zobaczymy. Czy Prada to więcej niż moda? Słuchajcie, no jest, wyrównana jest walka, bo 42% do 58%. Nie będę mówił, które jest za czym. Musicie wziąć udział w ankiecie, żeby zobaczyć. Ale myślę, że wciąż mnóstwo osób uważa, że Prada jest czymś więcej niż tylko moda, więc nauka nie poszła w las, nie? Gdyby więcej niż połowa ludzi wierzyła, że Ziemia nie jest płaska, to myślę, że bylibyśmy w domu. Wieso więcej niż rdza. Na zakładce społeczność wysłałem wizualizację Emmy Watson w kostiumie kosmicznym Prady. To aż zobaczę sobie.
Poczekaj, zaraz wejdę i zobaczę, jak się będzie poddawało cenzurze, że tak powiem, to wtedy pokażę. Podcasty, playlisty, społeczność. A gdzie to wrzuciłeś pod ostatnim zdjęciem? Nie bardzo wiem, gdzie tego szukać. Musiałbyś Yamas nas nakierować bardziej, gdzie coś takiego... Chyba, że u siebie w zakładce społeczność, może tam. Ale to nie wiem, jak cię odnaleźć. Yamas 80. By Midjourney. Pokaż użytkownika, nie ma czegoś takiego. Także niestety nie wiem, gdzie szukać. Na moim, tak? W zakładce społeczność na moim. Jestem w zakładce społeczność na moim. Ostatni to jest informacja o tym, że astrokawę nie mogliśmy zrobić, ale nie widzę tu żadnego linka, ani żadnego zdjęcia. Także nie wiem. Pod ostatnim postem. Widzisz gdzieś tam? A jest, dobra. Nie ma. Co z dzisiejszą astrokawą? Tylko Yamas się pytał. Ale już nic więcej nie widzę. Czyżbyśmy zostali wprowadzeni w błąd, a być może nawet oszukani? No, ja tutaj nic nie widzę, Yamas, także bardzo mi przykro. Komentarz pod tym newsem. No jest komentarz twój pod tym newsem, ale nic tam w nim nie ma takiego, znaczy nie ma tam po prostu zdjęcia. Dobra, słuchaj, Dorian, możesz tam ewentualnie patrzeć, co jakiś czas może się nam jeszcze pojawi, a my lecimy sobie teraz z małym breakiem i pokażę wam nową Uranię, bo się też objawiła. A żeby nową Uranię odpakować, to mamy oczywiście nasz rytualny nóż, który dostałem kiedyś od jednego z widzów i tym rytualnym nożem będziemy oczywiście tutaj otwierać Uranię. O kurde, porwałem okładkę, czyli jak widzicie nóż działa, czy przynajmniej mamy pewność. Właśnie, wyślij na kawa@astrofaza.pl. Okładka wygląda w ten sposób, wyścig do Jowisza, bardzo ładna jest. Żeby zbliżenie poprosić, jak mamy, czy nie mamy. Nie mamy, dobra. Więc generalnie... O, udało mi się już zniszczyć okładkę, także... Biały kruk. Ale za to mamy kamerę mobilną, więc sobie odpalimy kamerę mobilną i na tej kamerze mobilnej spróbujemy sobie opracować, że tak powiem. Dobra, więc co my tutaj mamy? Urania, nasza muza. Przeciąłem na małą Uranię, jak widzicie. Pojawia się znowu arabski ślad. Dobra, tutaj mamy w aktualnym numerze. Misja na Jowisza. Elżbieta Kuligowska i Krzysztof Czart nas zabierają w opowieść o sądzie Juice, która rozpoczęła 8-letnią podróż w kierunku Jowisza. Czy przyniesie przełom w poszukiwaniu pozaziemskiego życia? O, to jest pytanie. Księżyce Galileuszowe, czyli mamy Jowiańsko dość mocno z anteną na Słońce, Bartosz Dąbrowski, Aleksandra Wołowska i Andrzej Krankowski. Górnictwo kosmiczne, Jakub Ciążela, o proszę bardzo. Właśnie kiedy? Wczoraj czy przedwczoraj? Przedwczoraj chyba, nie. Wczoraj, nie, kiedy? W piątek? Nie pamiętam. W każdym razie ostatnio nagrywaliśmy chyba w piątek bliskie spotkania trzeciego stopnia właśnie dokładnie z doktorem Jakubem Ciążelą. Też zahaczamy tam o górnictwo kosmiczne między innymi, więc już niedługo na kanale. Astropodróże, konkursy, więc jak widzicie trochę tego w nowej Uranii możecie sobie przeczytać. A tu mamy taką kronikę, co się wydarzało w dawnych latach. Kopernika Kościół, czyli już trzecia część Kopernika, lekarz Kopernik. Tutaj mamy zdjęcia też z kosmicznego teleskopu Jamesa Webba, zupełnie nową jakość. W badaniu pyłu wokół gwiazdowego egzoplanet stwarzają zainstalowane na pokładzie teleskopu Webba spektrometry i koronografy. Obserwacje odległych galaktyk dodatkowo wspomaga soczewkowanie grawitacyjne, co wzmacnia bardzo mocno światło, jakby nie patrzeć. I tutaj też możemy zauważyć wielki obłok pyłowy i tworzące się w nim planety, więc o, jak się zbliżymy, to już jest takie maksimum, tutaj widzimy takie zgrubienie, które właśnie wskazuje na planetę. W jaki sposób można takie zdjęcie zrobić? Trzeba odciąć ten bardzo jasny blask wewnętrzny gwiazdy. Do tego służy właśnie koronograf, który wycina pewne częstotliwości świetlne i dzięki temu można sobie
wysłonić taką gwiazdę i zobaczyć to światło, które się znajduje obok. A tutaj księżyce galileuszowe, więc też możemy sobie obejrzeć Io, Europę, Ganymedesa i Kalisto. I jakieś tam fragmenty też są powierzchni tychże właśnie księżyców. Moje ulubione księżyce, zaraz po naszym. O proszę, jakie europejskie piękne autostrady na lodzie. Coś wspaniałego, coś nam się zacięło, widzę. Dobra, więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o Uranię, postępy astronomii. Numer już można sobie nabywać w różnych kioskach, Empikach, prawdopodobnie w innych tego typu miejscach. Albo sobie prenumeratę zamówić. Kozik do masła. Czy zmienię muzykę w tle? Absolutnie nie zmienię muzyki w tle, bo to jest to tak jakbym twarz miał zmienić. To jest integralna część astrokawy. Myślę, że to nie może się wydarzyć. Kiedyś wygrałem podkładkę pod mysz, magazyn i inne gadżety Urani. To jedyne, co mi się udało wygrać w internecie. I to udało się ten obrazek znaleźć? Emmy Watson, czy nie ma go? Jest, tak? Dobra. Nadaje się do pokazania? To pokaż mi go, to ja go sobie otworzę i ten, i przerzucę. Ja go sobie przeciągnę tutaj po prostu, wiesz? O, w ten sposób. Zrobimy partyzantkę. Najpierw sobie tutaj jeszcze ja popatrzę. No jest, faktycznie. Emma Watson, jakby nie patrzeć, w skafandrze kosmicznym. Mam nadzieję, że zaraz się kosmiczny pyton nie objawi jakiś. W skafandrze kosmicznym zaprojektowanym przez Midjourney, także mogłaby gdzieś tam zapozować pewnie, nie? Myślę, że jakby to zrobiła, to z miejsca zaraz by był jakaś propozycja filmowa zagrania astronautki. Dobra. Pozdrawiam Galaktykawkę, mówi PLMLG bla powrót, także spoko. Kiedy emisja programu z pogaduchem z AstroLife? Dokładnie 9 października, dobrze mówię? Października. 9, więc już niedługo, w kolejny poniedziałek, czyli w następny poniedziałek właściwie będzie właśnie ten odcinek. Potem mamy odcinek z Krzysztofem Poznańskim z Naukowo TV i potem mamy dwa tygodnie później, bo on co dwa tygodnie będą te odcinki, mamy odcinek właśnie z doktorem Jakubem Ciążelą, więc tak te najbliższe odcinki się nam tutaj pięknie układają. Było o grach, może masz jakieś opinie na temat Starfielda? Jasne, że mam. Ha, a propos, mam nawet plakat, nie? Zaraz powiedzą, że to ustawione. Mam nawet plakat, muszę go na ten wrzucić, na jak on się nazywa? Scenografię do Pop Science. Mi się bardzo podoba. Nawet bardziej powiem wam, że mi się podobają frakcyjne misje niż wątek główny, ten, o którym tam opowiadaliśmy w Pop Science, które było współpracą właśnie ze Starfieldem, z Bethesdą. I powiem tak, ja na przykład lubię gry Bethesdy, one mają specyficzny taki feel, że tak powiem. Ty grałeś, Dorian, w gry Bethesdy? No, Fallouta 4 grałem. No, więc one są takie dosyć specyficzne, w sensie od razu widać, że to jest gra Bethesdy, nie? One są na jakimś takim silniku jeszcze dawnym chyba, którego używali, więc jak ktoś na przykład szuka takiej pełnej imersji, wiecie, że postaci drzwi otwierają, że coś takiego, to tamtego nie znajdzie. Ale inne rzeczy znajdzie. I na przykład mi się mega podoba różnorodność tego wszystkiego, tych światów, tego co tam można spotkać. One są puste. No i tak powinno być, bo widziałem taki zarzut, że ląduje się na takiej na przykład planecie gdzieś tam w jakimś układzie przy jakiejś gwieździe i tam nic nie ma. No jakaś tam baza, powiedzmy, założona kiedyś przez kogoś. No moim zdaniem, a co tam ma być? W sensie, jakbyśmy wsiedli w pojazd kosmiczny i wylądowali sobie na Europie, Kalisto czy Ganymedesie, to też tam nic nie będzie, będą po prostu kamienie. Więc na pewno jest to raj dla geologów, bo zauważyłem, że jest ta różnorodność faktycznie tych powierzchni. Tu jakieś tam struktury skalne, tam jakieś struktury skalne, tu mamy księżyc lodowy, więc widać faktycznie, że to jest lód i tym się różni. Natomiast takich rzeczy do robienia jest na iluś tam planetach, te, gdzie się misje odbywają, gdzie ludzie się rozprzestrzenili, gdzie już osiedli i założyli jakieś swoje miasta. Jakbym miał się do czegoś przypiąć, to wielkość tych miast. Znaczy ja rozumiem, że po prostu ta gra jest olbrzymia i nie można takich miast, wiecie, wielkich, mega zrobić, no bo pewnie by 25 lat samą grę próbowali gdzieś tam zrobić. Tak, żeby się to nie udało.
Ale można było na przykład zrobić coś takiego, że nie wiem, no mamy jakąś tam grywalną część tego miasta, ale widzimy, że ono się gdzieś tam rozciąga po horyzont dosłownie i to są jakieś sprajty, czy w inny sposób gdzieś tam to zrobione. Bo teraz mamy takie wrażenie, że wiecie, największa placówka Ziemi gdzieś tam na planecie przy gwieździe Alpha Centauri, a to mi przypomina nawet nie osiedle, tylko taki, wiecie, fragment gdzieś tam na Jana Pawła w Warszawie, gdzie mamy kilka wysokich budynków, coś tam dookoła i właściwie nie wiadomo, gdzie ci ludzie mają się podzieć. No chyba, że oni pod ziemią tam mieszkają, ale to też jakoś nie wynika z tego za bardzo. Albo, nie wiem, ograniczyliśmy populację jakoś, bo tam jest kwestia tego, że ziemia nie nadaje się do zamieszkania. Więc może to jest jakieś tego typu rozwiązanie, ale to było coś takiego, co mnie... tak uderzało i trochę wybijało, mam wrażenie, jeszcze z rozgrywki, więc pewnie moderzy jacyś się tym zajmą i na PC-towych wersjach będzie można takie większe miasta oglądać. A tak to super, mega, te misje są fajnie pomyślone, zwłaszcza na przykład właśnie te frakcyjne, mają super tempo, fajnie to wszystko działa. Ja sobie przeszedłem gdzieś tam do 30 któregoś poziomu i teraz za bardzo nie mam czasu już dalej grać, ale właśnie frakcyjne misje zrobiłem, główną misję zrobiłem i jestem mega zadowolony. Czekam, aż będą jakieś dodatki. Myślę, że to jest fajne, nowe uniwersum, które Bethesda sobie wypracuje i jeszcze fajne jakieś tytuły się, mam nadzieję, pojawią właśnie w tym świecie Starfielda. Zwłaszcza polecam Wam taką misję frakcyjną dla piratów czerwonej karmazynowej floty. I SysOp, tak się nazywa, to są tacy policjanci, nazwijmy to, którzy chcą właśnie walczyć z taką zorganizowaną przestępczością, więc trochę jak FBI w swoich początkach. I można dla jednych albo dla drugich właśnie misje wykonywać i powiem Wam, że tam naprawdę to bardzo fajnie działa. Też nie jest to takie papierowe, jak czasami się zdarzało w Falloutach, że te postaci i ich motywacje były takie jednowymiarowe. Tutaj tego nie zauważyłem, więc na pewno jest pod tym względem postęp. It just works, tak jak pan to odpowiedział. We wszystko od Morrowinda w górę. No właśnie o to chodzi, że jak grałem w Morrowinda pierwszy raz, to było takie wow dla mnie. I późniejsze gry Bethesdy już na mnie takiego wow nie wywoływały. Powiedzmy Fallouty, no ale ja jestem jakby dzieckiem pierwszych Falloutów, więc te z izometrycznym jeszcze rzutem były dla mnie jakby wyznacznikiem. I był Fallout New Vegas. I ta część mi się mega podobała, naprawdę w nią wsiąknąłem i uwierzyłem, bo jakby kolejne aż tak mnie nie przyciągnęły, żeby gdzieś tam mocno się w to zabrać. Natomiast właśnie jak nam przedstawiali Starfielda i też się mocno pytałem, zanim się podjęliśmy współpracy, jak to będzie wyglądało, pooglądałem te wszystkie gameplaye, pozadawałem swoje pytania, to znowu poczułem właśnie coś takiego jak w przypadku Morrowinda, więc jest dobrze moim zdaniem, ale to jest moje osobiste zdanie i osobista opinia. Natomiast skoro gdzieś tam przeszedłem całą grę tak naprawdę na wylot, można powiedzieć, przy moim ograniczonym czasie, który posiadam, no to musiałam je w jakiś sposób tam wciągnąć mimo wszystko. Średnia hawajska dla każdego. Bojan dostałem, wiesz co, ten neon dostałem kiedyś od CDA, bo oni mają sklep z takimi różnymi rzeczami, z kapitanem Bombem. No dobra, pokazaliśmy tą Watson, nie? Czy nie, bo nie pamiętam. Spoko. To lećmy sobie w takim razie, moi drodzy, dalej i teraz opowiem troszkę o książce, więc mały break i lecimy. Astrofaza. Jak przetrwać koniec świata? To jest właśnie książka, którą napisałem. Nie pokażę Wam, co jest w środku, bo nie mogę. Natomiast możecie sobie zobaczyć mniej więcej, co jest w środku, jak wejdziecie sobie na stronę astrofaza.alt.pl. Alt.pl. Alt jak alt przycisk, na przykład alt tutaj przy spacji, albo alt jak alt Cunningham z Cyberpunka. Tak mi się też zawsze kojarzy. Więc Altenberg to jest wydawnictwo właśnie, z którym podjęliśmy współpracę. Mówię, z 2,5 roku temu chyba jeszcze Chili nie było u nas, więc to już tyle będzie wychodziło. Więc książka powstała, ja już się bałem, że nie dam rady po prostu tego zrobić, ale nie dlatego, że to było takie ciężkie, czy że nie miałem pomysłu, czy coś, bo wszystko było super ogarnięte, tylko po prostu praca codzienna taka przy Astrofazie sprawiała, że
że musiałem znaleźć czas na to, ale ostatecznie się udało i ponad 400 stron, 460 parę stron tak naprawdę udało się zapełnić. I jest to książka, gdzie na początku zastanawialiśmy się, czy się uda to zrobić dobrze, bo jest to książka hybryda. I w tej mojej książce hybrydzie mamy dwie tak naprawdę książki. I można sobie je tak czytać, nie? Bo to są rozdzielone rozdziały, więc mamy rozdziały merytoryczne i mamy rozdziały też fabularne. Więc zmierzyłem się z fabułą, jest tutaj fabularna historia, która uzupełnia te rozdziały merytoryczne. No jak weźmiemy sobie na stronę, to widać, jakie są rozdziały merytoryczne. Mamy na przykład globalną pandemię, bo książka jest generalnie o tym, że... Znaczy o tym, że... No generalnie o tym, że grożą nam różne złe rzeczy, że bytność ludzkości na naszej planecie może zakończyć się w ten czy inny sposób i to może zakończyć się tak naprawdę nawet już obecnie. To nie jest tak, że musimy na to czekać jeszcze setki czy miliardy lat, jak w przypadku niektórych tych zagrożeń, bo niektóre są realne już dzisiaj. Więc poruszyłem temat globalnych pandemii różnych, między innymi grzybopandemii, bo bardzo dużo mówi się właśnie o tym, że my mamy problem z grzybami, które są oporne często na różnego rodzaju leki i gdyby właśnie taka grzybowa pandemia się wydarzyła, to mielibyśmy sytuację rodem z chociażby... The Last of Us. Jeszcze raz? The Last of Us. The Last of Us, dokładnie, nie? Grałeś The Last of Us? Widziałem gameplay. A, to polecam, bo bardzo fajne. Jedynka i dwójka zresztą. No dobra, więc co mamy dalej? Uderzenie asteroidy, więc klasyk, jeżeli chodzi o rzeczy, które mogą zmieść nas z planszy. Zagłada w wojnach i konfliktach, więc też spojrzeliśmy tutaj sobie w tej książce z wydawnictwem razem na konflikty różnego rodzaju i czy to jest broń biologiczna, czy to jest broń niekonwencjonalna, taka jak atomowa i tak dalej. Ataki zbuntowanej AI, no sztuczna inteligencja coraz bardziej się panoszy, że tak powiem, w naszym świecie. Na razie oczywiście o żadnym buncie nie ma mowy, ale kto wie, co będzie za dekadę, dwie, trzy. Superwulkany to też są rzeczy, które na Ziemi się wydarzały i wydarzać będą. Pytanie, czy w momencie, kiedy my na tej Ziemi królujemy, jak obecnie. Kolizja z gwiazdą, inną planetą, czarną dziurą, zagłada prosto ze Słońca, bo i Słońce na nas czyha. Nanotechnologiczna zagłada. Inwazja obcych. Postarałem się też sprawdzić, jak mogłaby wyglądać faktycznie taka inwazja, jeżeli już do czegoś takiego by doszło, abstrahując od różnych dziwnych filmów, jak na przykład Dzień Niepodległości. Wielkie rozdarcie, śmierć ciepła wszechświata, wielki kolaps, wielkie odbicie. To oczywiście już takie ostateczne śmierci, gdzie cały wszechświat idzie precz. A potem są rozdziały, w których staram się odpowiedzieć, czy my jesteśmy w stanie poradzić sobie z tymi wszystkimi zagrożeniami. I to jest część merytoryczna książki, jak widzicie, 20... No powiedzmy 19 rozdziałów, no bo mamy wstęp i zakończenie, to tam już tej merytoryki jest mniej. A rozdziałów fabularnych 28, jak widzicie, gdzie osadzam fabułę w jednej z historii, kiedy na Ziemi właśnie źle się dzieje. Ziemia przestaje się nadawać do życia dla nas ludzi tutaj powoli. I pokazałem tę historię z perspektywy trzech postaci, trzech kompletnie różnych postaci, którzy próbują ten problem rozwiązać czy dla siebie, czy dla całego świata z trzech różnych zupełnie perspektyw, a być może też nie rozwiązać. No to już musicie sobie przeczytać historię, żeby zobaczyć, jak to wygląda. I chciałem wielowątkowo, wielowymiarowo pokazać, że to wcale nie jest takie proste, żeby sobie poradzić z takimi problemami, nawet gdyby rozwiązanie leżało na tacy. I ta historia pozwala nam się wcielić w kogoś, kto mierzy się z jednym z takich problemów, które tutaj opisuję w tych rozdziałach merytorycznych. Więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o książkę. 464 strony, dokładnie 21 rozdziałów merytorycznych, 28 fabularnych. 0 zł za dostawę. Tak, teraz jeżeli w przedsprzedaży, bo teraz jest przedsprzedaż tej książki, jeszcze do druku nie poszła, więc robimy najpierw przedsprzedaż. 0 zł za dostawę w przedsprzedaży, więc my bierzemy na siebie z wydawnictwem te kwestie wysyłkowe. Także tylko cena książki Was obowiązuje w tym momencie, którą możecie sobie zakupić. Dostawa zagraniczna na terenie Unii Europejskiej jest, ale chyba już wtedy nie jest za granicę, tylko cena zależy od kraju docelowego, więc jak będziecie zamawiać, a jesteście za granicą, to na terenie Unii jak najbardziej można, a trzeba sobie kliknąć i zobaczyć swój kraj. Jeżeli chodzi o Wielką Brytanię, to nie wiem. Ja zadam dzisiaj to pytanie, bo wiem, że już mnie pytał dzisiaj ktoś rano, czy do Wielkiej Brytanii
wysyłają też z Altenberga. Nie wiem, bo był Brexit i nie wiem, na jakiej zasadzie teraz te wysyłki się odbywają, ale podejrzewam, że tak wszystkiego chyba nie zmiotło, więc może to się da zrobić. Kliknijcie sobie, ci, co są z Wielkiej Brytanii, a chcą kupić, i zobaczcie, czy jest po prostu Wielka Brytania na liście, a jak nie ma, to myślę, że też warto napisać do wydawnictwa, bo być może da radę to zrobić. Więc tak, bezpieczne płatności, to wiadomo, no i czas na zwrot 14 dni, też można sobie w ciągu 14 dni jednak stwierdzić, a jednak nie chcę książki Astrofazy i pieniądze odzyskać. Zresztą tu macie całe FAQ i możecie sobie przeczytać, co i jak. Także ja bardzo serdecznie polecam, jeżeli chcecie jakieś fragmenty, to tutaj fragmenty książki są i fragmenty tych, jak one się nazywają, fabularnych rozdziałów i fragmenty rozdziałów merytorycznych. Mogę przeczytać na przykład, nie? Jakiś tam fragment. Koniec spokoju. To jest w ogóle początek książki, jeżeli chodzi o fabularny ten, jak mu tam, rozdział, więc mogę przeczytać. Koniec. Urwany komunikat z głośnika wypowiadany przez jakiś mechanicznie brzmiący głos obudził mężczyznę. Ten ze zdziwieniem zauważył, że siedzi na podłodze, opierając się o ścianę. Z trudem łapał kolejne oddechy, a z dala dochodziły go stłumione odgłosy wybuchów i szamotaniny. I coś jeszcze. Próbował sobie przypomnieć, skąd zna ten dźwięk. Miał wrażenie, że go rozpoznaje. W ustach czuł nieprzyjemny metaliczny posmak, który z każdym wdechem nabierał intensywności. Powoli jednak dochodził do siebie. Wracało czucie w kończynach, podjął więc próbę podciągnięcia się i wyjrzenia przez iluminator. Przywitał go znajomy widok oświetlonej do połowy ziemi. Wyglądała tak spokojnie. To tylko spotęgowało szok, którego doznał, patrząc w dół poza iluminator. Dlaczego mi włączyłeś mój mikrofon? Dookoła statku panował chaos. Tysiące elementów poszycia latało wokół kadłuba utworzonego z wydrążonej asteroidy. Wśród nich zauważył ciała członków załogi, którzy podczas dekompresji wylecieli na zewnątrz. Niezabezpieczeni skafandrami nie mieli najmniejszej szans. Mężczyźnie zrobiło się słabo, osunął się na podłogę. Horror wymarmrotał, a koszmarny ból głowy przeszył jego skroń i jeszcze ten skrzeczący, regularny dźwięk. Wiedział, że nie jest to zwykły alarm. A co to był za alarm, to oczywiście możecie się dowiedzieć z naszej książki, którą z wydawnictwem Altenberg wydaliśmy. Idealny czas, akurat za 9 dni mam urodziny, może mi chłopak kupi. No to zachęcamy chłopaka w takim razie, żeby taki prezent właśnie dla Julii wybrał. Przypominają się wasze pełnometrażówki. Trochę tak, nie? Teraz nie masz wyboru, musisz nagrać audiobooka. Ja nie wiem, wiesz co, w Altenbergu chyba nie ma audiobooków. O, super, oblałem się kawą, masz. Chyba nie ma audiobooków, ale widziałem, tam jest właśnie w FAQ takie pytanie, zresztą możemy je zobaczyć sobie. Kiedy audiobook? Czy będzie e-book? Czy będzie audiobook? Na ten moment nie planujemy wydawania audiobooka, ale nigdy nie mówimy nigdy. Tak, e-book będzie dostępny w późniejszym terminie, będziemy informowali o jego dostępności, więc jakby tu FAQ macie, możecie sobie to wszystko przeczytać. Jeszcze raz przypomnę, astrofaza.alt.pl, astrofaza.alt.pl, jak sobie wejdziecie, to książkę możecie zamówić, albo obejrzeć nasz wczorajszy odcinek, który też jakby wprowadza książkę i o niej pierwszy raz mówię tak naprawdę oficjalnie. I tam wszystkie te linki są, jest też link w opisie, więc można sobie wejść i zobaczyć. Ja obsługuję studio audiobooków, więc mogę Cię z nimi skontaktować. Wiesz co, Marek, to nie jest kwestia tego, że nie ma tego, kto zrobić. To jest akurat najmniejszy problem, myślę. Wręcz mógłbym, jeżeli na przykład ja miałbym nagrywać swoją własną książkę, jak Kuba Wojewódzki, on też swojego audiobooka nagrywał, to mógłbym to nawet u siebie w studio zrobić, to nie jest problem. My mamy tutaj sprzęt i możliwości, tylko po prostu chyba nie robią tego na razie, bo nie robią w wydawnictwie. To już trzeba by było Altenberga pytać, dlaczego. Jak będzie e-book, wystarczy podszkolić AI i poczyta. Wiesz co, nieprawda. Super, one naprawdę są super, czytają i tak dalej, ale one nie zrobią ci w tym miejscu na przykład akcentu, gdzie ty chcesz mieć ten akcent. Nie są w stanie przekazać, wiesz, czegoś, co jesteś w stanie głosem przekazać, i to wbrew pozorom wcale nie jest takie oczywiste, że AI zastąpią lektorów, którzy na przykład czytają
audiobooki, a jeśli zastąpią, to te audiobooki nie będą miały nic wspólnego z takimi na przykład właśnie słuchowiskami, które fajnie robią różnego rodzaju wydawnictwa zajmujące się audiobookami. To jeszcze jest nie ten moment, bo nie ma intencji taka, wiesz, sztuczna inteligencja, nie? I trzeba by było ją wyposażyć w coś takiego albo w jakiś filtr, który rozumie intencję, którą zapodasz i jest w stanie to jakoś odnieść później do władania głosem. Albo musiałaby być to jakaś, wiesz, silna sztuczna inteligencja, która posiada pewną świadomość i możliwość ogarniania tych intencji. Marzy mi się knapik w każdej produkcji. No tak, jakby tak użytkowo, to ja myślę, że to się będzie działo. To jest jakby nieuniknione i oczywiście do takich zwykłych czytań czegoś to będzie można robić. Wiem, że niektórzy twórcy nawet używają sztucznej inteligencji do jakiegoś tam czytania, ale nie wiem, dla mnie to jest jakieś takie mało personalne, bym powiedział, nie? W sensie my jak robimy filmy, to one trochę są personalne, jakby staramy się tam włożyć trochę siebie, więc to takie by było, nie wiem, tak jakby ktoś nas w śniadaniu wyręczał, nie? Czujecie, to jest ten poziom abstrakcji. Z autografem przed sprzedaż. Tak, dokładnie, Janek Osobucki, dobrze, że ten wspominasz, dziękuję Ci serdecznie. Bo tutaj możemy pokazać jeszcze, że w przedsprzedaży macie gwarantowany wpis ode mnie w książce, więc jeżeli chcecie mieć z autografem, to właśnie teraz. To właśnie w przedsprzedaży. I planowany początek wysyłek to jest pierwsza połowa listopada 2023, więc trochę czasu jest, ale jak to się mówi, w tym przypadku nie śpieszmy się powoli. Czy będzie można zamówić książkę z autografami? No teraz dokładnie właśnie z nimi książka jest, z tymi autografami, więc można sobie taką wersję podpisaną zamówić. Przypomniał mi się, jak w liceum 20 lat temu mieliśmy festiwal nauki, znajomy postanowił, że jego wykład o fizyce w nowoczesnych komputerach przeczyta Iwona. Iwona sprzed 20 lat oczywiście, 40 minut tortur. Tak, Iwona bardzo ciekawie czytała wtedy, bardzo to wszystko było na takim poziomie. Ona tak próbowała różne akcenty używać w tym, co czytała. Tylko one wydawało mi się, że były bardzo przypadkowe i losowe i były stawiane w różnych miejscach takiego zdania, a nawet wyrazu. Także mogę dubbingować Iwonę. Tak, podpis w stylu Walaszka z symbolem wiadomym. Czy jest szansa na kolejne pozycje Twojego autorstwa, żeby skompletować sobie 1,5 metra kostka? Myślę, że jeśli będzie taka wola, to tak, jakby mi się podobało. To co prawda trwało długo, ale podobało mi się pisanie książki, więc myślę, że jak najbardziej. Pytanie tylko, czy odbiorcom się spodoba, bo to jest jeszcze ważne, żeby odbiorcom się spodobała książka. Bo jak nie będziecie chcieli tego czytać, to po co pisać, nie? W sensie do szuflady może najwyżej. Jak skończy się nasz świat? Niewiele jest naukowych rozważań na ten temat. Wydaje się, że wiemy, jak wyglądał początek, wielki wybuch, ale co z końcem? Czy jesteśmy skazani na nieuniknione zniszczenie, czy też nasza zaradność pozwoli nam znaleźć sposób na przetrwanie? A może jedyną szansą na ocalenie ludzkości jest ucieczka z Ziemi? Można przeczytać tutaj z tyłu na tylnej okładce. W tej książce znajdziesz połączenie rozdziałów popularno-naukowych z fabularną historią. Dzięki części naukowej dowiesz się, jakie zagrożenia czyhają na nas. Za sprawą fabuły będziesz w stanie wczuć się w sytuację ludzi, którzy walczą o przetrwanie. Wizja końca to wcale nie takie science fiction, jak mogłoby się wydawać. Chociażby niesłychany postęp w dziedzinie AI już teraz każe zastanowić się, czy zamiast zajmowania się codziennymi sprawami, będziemy musieli walczyć o przetrwanie. Także możecie walczyć z książką moją w dłoniach, być może przyda się kiedyś do przetrwania. Lepszy niż Iwona. 1,5 metra astrofazy, dokładnie. Dobra, słuchajcie moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o książkę, a teraz przechodzimy już do kosmicznej pogody. Space weather, moi drodzy. Dzisiaj wiatr słoneczny wieje z prędkością 439,6 km na sekundę i mamy gęstość 6,68 protona na centymetr sześcienny. Tutaj mamy tarczę słoneczną, wygląda w ten sposób, więc mocno piegowata, niczym pieguski. Jeżeli chodzi o zorzę polarną północna hemisfera, znowu Kanada otrzymuje najwięcej cząstek. Jeżeli chodzi o południową hemisferę, no to się przesunęła tak w tym momencie, że nie za bardzo
nie za bardzo. Australijczycy już, znaczy widzą oczywiście, ale nie ten główny masyw, który się tam znajduje. Bliskich przelotów asteroid za bardzo dzisiaj nie ma. 2,4 odległości Ziemia-Księżyc, czyli nic tutaj się nie dzieje. Parasole otwieramy, pamiętajcie, tylko w momencie, kiedy jest to mniejsza odległość niż odległość Ziemia-Księżyc. Także tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą kosmiczną pogodę, a my czekamy teraz już tylko na astrosuchar, który wprowadzi Was w resztę tygodnia. Shredworks, książka zamówiona. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i wszystkim tym, którzy zdecydują się przeczytać to, co 2,5 roku tworzyłem. A teraz już astrosuchar, moi drodzy. Nie z tą strony. Z czym fizycy cząstek jedzą smalec? Z kwarkami. Kamila, dziękujemy Ci serdecznie. Ratujesz nas przed poziomkami, chociaż też gastronomiczne tutaj klimaty wjechały. I tyle. Patrzę jeszcze w komentarze, czy jakieś pytania są. Czy jeszcze jakieś pytania są. Do Ukrainy wysyłają, ale odbiorę sobie w Polsce. To mamy wyjaśnienie, jak to wygląda. Iwon Kosek, dokładnie. Gdzie można zamówić księgę? Krzysztof, to jeszcze na koniec pokazujemy, że książkę można zamówić na astrofaza.alt.pl. Alt tak jak przycisk przy spacji na klawiaturze. astrofaza.alt.pl i tam można sobie książkę zamówić na stronie właśnie wydawnictwa. No i cóż, ja się już z Wami będę żegnał, moi drodzy. Dziękuję Wam serdecznie za bycie w dzisiejszej Astrokawie. Widzimy się w czwartek o 18:00. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.